Jeżeli interesuje Cię biznes, przedsiębiorczość, pieniądze, zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami przygód przedsiębiorców są IBCCS Tax, spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe. Milky Ice. Tokenizujemy sprzedaż lodów w Dubaju i Abu Dhabi. YouTube dla biznesu. Wejdź na przygody.tv i zobacz, jak wiele mogłaby zyskać Twoja firma dzięki YouTube z naszą pomocą. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Drodzy widzowie, żegnaliśmy się z Wami, ale stwierdziliśmy po krótkiej rozmowie telefonicznej z Czarkiem, że wczoraj były rzeczy ważniejsze, bo akurat ja byłem umówiony z chrześnicą na wakeboard, Czarek miał swoje obowiązki, natomiast stwierdziliśmy, że jest jeszcze sporo interesujących wątków, które moglibyśmy poruszyć a propos szeroko rozumianego zdrowia, więc oto jesteśmy z powrotem. Cześć Czarku, dzień dobry. Cześć Adrian, znowu w tych samych koszulach. Tak, musiałem pogrzebać trochę scenaria. Musiałem pogrzebać trochę w koszu do prania, ale ostatecznie znalazłem. Dobra, pierwsze pytanie. Rok temu COVID, teraz małpia ospa. Dlaczego ostatnimi czasy tyle słyszymy o chorobach zakaźnych? Mniej więcej dlatego, że od 2 lat mamy wirusa celebrytę, który zdominował całkowicie świat zdrowia, który absolutnie z nami jest groźny, zwłaszcza dla osób starszych, zwłaszcza dla osób z źle funkcjonującym układem odporności, dla osób z poważnymi chorobami przewlekłymi. Podobnie jak przez lata była groźna grypa sezonowa. Być może COVID jest trochę groźniejszy, nie wiem, nikt tego nie sprawdzał, bo najważniejszy jest odpowiedni PR. Ale z moich doświadczeń, nawet kilka dni temu, mieliśmy w domu COVID-a. Mój syn przyniósł go ze szkoły. I mnie akurat nie tknęło w ogóle. Natomiast u nas w domu mieliśmy przykładowo 2-dniową utratę węchu. Czemu tylko 2-dniową? Czemu to dalej nie poszło? Czemu nie leżałem w szpitalu? Czemu panowie w białych kitlach mnie nie wynieśli? A to dlatego, że jak tylko że zaczęliśmy czuć, że jest coś nie tak, w szczególności problem z węchem, to natychmiast zaczęliśmy brać gigantyczne dawki witaminy C, synku, selenu, kompleksu B, olejku z oreganu, doustnie, na skórę, olejku z drzewa herbacianego, zioło, które nazywa się Andrographis, bardzo ciężko jest to wypowiedzieć, sorry. Plecy sobie smarowaliśmy jodyną, dlatego że ona przy odpowiednim wysyceniu w organizmie pomaga zwalczać infekcje. No i natychmiast poszła amantadyna, którą w Polsce według badań nie trzeba używać, bo badania pokazały, że jest nieskuteczna. Owszem, jest nieskuteczna, jak ją zastosujesz w 4. czy 5. dniu infekcji. A jeżeli stosujesz ją tak, jak stosował dr Bednar, to jednak masz bardzo szybkie rezultaty. Oprócz tego wybijaliśmy cały ten syf generatorem plazmy przez 4 do 5 godzin dziennie. No i po czymś takim, jeżeli uderzasz w patogeny tak silnie z każdej możliwej strony, to toksyny też musisz wyrzucić z organizmu. I do tego na przykład ja używam jeszcze przerobionej bardziej hydrosany, bo w ten sposób to działa. I po 2 dniach nagle wszystko wraca do normy. Natomiast tą całą szopkę, którą mamy od 2 lat, ona niestety, ona ma dużo głębsze podłoże. Oczywiście wiele osób się może ze mną nie zgodzić, bo to teorie spiskowe i tak dalej, tylko celem nadrzędnym, moim zdaniem, tych całych organizowanych nam pandemii czy pseudopandemii jest niszczenie gospodarki i realizowanie agendy 2030 i kolejnych celów, o których jeszcze nie słyszeliśmy, których celem jakby nadrzędnym jest pozostawienie 2 pracodawców, korporacji oraz organizacji rządowych, dlatego że wtedy ta elita ma na nami jeszcze większą kontrolę. Żeby to zrobić, trzeba zamykać gospodarkę, trzeba łamać łańcuchy dostaw, dlatego że duże korporacje w takim otoczeniu się wyratują, a wyratują się z pieniędzy podatników, czyli bezpośrednio z banków centralnych. Dlatego że jeżeli zamykasz gospodarkę, to ucinasz zlecenia i dużym, i małym. Ale mali muszą sobie jakoś poradzić i w sporej części sobie nie poradzą. Niektórym dasz jakąś chwilową pomoc, która oczywiście uderzy inflacją, tak jak teraz uderza. Niektórym się nie uda przetrwać, a duże korporacje przetrwają wszystkie, dlatego że po pierwsze one są przygotowane na takie rzeczy. Po drugie, jeżeli jest zagrożenie, że korporacja upadnie, to może dostać pieniądze od rządu jako pomoc,
żeby przypadkiem nie stracić miejsc pracy, a przede wszystkim może dostać darmowy kredyt z banku centralnego. Wyemituje po prostu obligacje po koszcie zero, nieważne jaka będzie inflacja, i za te obligacje po pierwsze się utrzyma z pieniędzy z tych obligacji, a po drugie ewentualnie skupi inne upadające firmy, czyli podobnie jak banki w Stanach Zjednoczonych po Lehmanie, dzięki pieniądzom z Fedu zwiększyły swój udział rynku. 5 największych banków przed Lehmanem miało 65% udział w rynku. Po Lehmanie, który doprowadził do upadłości 2000 banków, a w zasadzie nie Lehman, tylko polityka Fedu, te 5 największych banków zwiększyło swój udział mniej więcej do 90%. Drugi czynnik, który sprawia, że kolejne lockdowny są bardzo możliwe, jest to, że jeżeli mamy sytuacje wyjątkowe, to urzędnicy czy politycy mogą robić wszystko, co im się podoba i są bezkarni. Dlatego, że jak masz stany nadzwyczajne bądź wprowadzasz odpowiednie ustawy, to politycy nie odpowiadają za swoje działania. Czyli możesz kupić sprzęt medyczny kilkakrotnie drożej niż jego wartość rynkowa. No, chodzi o to, żeby zarobić przy okazji, i to bardzo dużo, no, w końcu publiczne pieniądze, pieniądze niczyje, i nie odpowiesz za to. Firmy, które zarobiły miliardy na sprzedaży szczepionek, nadal chcą zarabiać, więc w ich interesie jest pandemia co roku. A amantadynę, za którą dałem 5 euro, się po prostu najlepiej zamiata pod dywan. Mimo, że jeszcze wiele lat temu profesor Orban stwierdzał, że jest to fantastyczny lek przeciwwirusowy. Natomiast no, dzisiaj otoczenie się zmieniło. Także możesz zamknąć służbę zdrowia po to, żeby według organizatorów tego całego cyrku skutecznie walczyć z COVID-em, możesz straszyć ludzi, możesz odciąć miliony ludzi od tak naprawdę służby zdrowia, która jest im potrzebna, ta konwencjonalna, i wszystko jest okej. Okay. A to, że przypadkiem umrze 200 tysięcy osób ekstra, najwięcej od czasu II wojny światowej, no cóż, stało się. Dwa dni temu widziałem taki wpis, że swego czasu, kiedy cukier był bardzo mocno propagowany jako zdrowy środek spożywczy i było takie słynne hasło cukier krzepi, którego autor podobno w przeliczeniu na dzisiejsze pieniądze za te dwa słowa otrzymał 50 tysięcy złotych wynagrodzenia, więc kupa pieniędzy, to tak się zastanawiam też w kontekście tego, co powiedziałeś a propos tego, że ludzie właśnie spożywają generalnie kiepskiej jakości jedzenie. Jak to jest, że żyjemy w erze informacji, a pomimo tego widać tak galopującą nadwagę, otyłość i tak kiepskie wybory żywieniowe ludzi? W ogóle branża cukrowa według mnie jest jedną z najgorszych pod kątem wpływu na społeczeństwo, a jednocześnie ma tak piękny PR, ma tak piękny smak, który maskuje cały ten syf, który w nas się pompuje, że we mnie to wywołuje skrajne emocje, nawet chyba większe niż tytoń czy alkohol, bo tam przynajmniej te, powiedzmy, takie zgubne skutki widzisz w miarę szybko. Czujesz nieprzyjemny zapach, czujesz nieprzyjemny smak, kiepsko się czujesz, a w przypadku cukru to jest taki cichy zabójca, który to wszystko rozkłada na lata. Uważasz, że jesteśmy w stanie kiedyś doprowadzić do takich czasów, jak chociażby widać na zdjęciach sprzed kilkudziesięciu lat z plaż, że ludzie będą z powrotem szczupli? Bardzo bym sobie tego życzył, natomiast niestety idziemy w przeciwnym kierunku. Ludzie stają się coraz bardziej otyli. Ale to nie jest tylko i wyłącznie sprawa cukru. Cukier jest tylko jednym z niekorzystnych dla nas, nazwijmy to, elementów, ale dużo gorszym są jego zamienniki. Przecież większość napojów, tak zwanych zero sugar, jest dosładzanych słodzikami. W sporej części jest to aspartam, który jest silnie toksyczny. Jeżeli nie użyjesz aspartamu, a powiedzmy, nie wiem, weźmiesz inny środek, no niech to będzie syrop glukozowo-fruktozowy, który jest bardzo często zastępowany, który bardzo często zastępuje cukier, przepraszam. Gdzie też jest syf. To jest straszny syf, on jest tani, dlatego że on jest robiony z genetycznie modyfikowanej kukurydzy, oczywiście spryskiwanej Roundupem, żeby tam się nie pojawiły żadne chwasty, więc on jest silnie toksyczny, po pierwsze GMO, po drugie Roundup. Warto poszukać w internecie, jak wyglądają myszy po kilku miesiącach karmienia GMO z Roundupem. To masz konkretne zdjęcia. Tylko GMO, tylko naturalne rośliny plus Roundup i GMO z Roundupem. No, tylko ludzie się tym nie interesują. No, ludzie też
Ty ją z innych przyczyn. Jednym z nich jest oczywisty brak ruchu, drugim z nich jest zapychanie po prostu organizmu świństwami. Dzisiaj się mówi, że mamy nietolerancję na gluten, ale dlatego, że zmodyfikowano niesamowicie zboża. W większości zbóż, które my dzisiaj jemy, tego glutenu jest 30-40 razy więcej niż zboża, które mieliśmy do dyspozycji 50 czy 70 lat temu. Także odeszliśmy od warzyw, odchodzimy od mięsa, bo niby produkuje, jego produkcja emituje zbyt dużo CO2, mało kto je ryby, no i niestety większość społeczeństwa żywi się zapychaczami, które owszem dają kalorie, ale nie dają ci mikroelementów, nie dają ci witamin, nie dają ci pierwiastków śladowych. Dlatego ludzie wyglądają jak wyglądają. No, łatwiej jest włączyć telewizor, usiąść przed kanapą, niż iść na siłownię, pograć tenisa, na rower, czy cokolwiek porobić dla swojego zdrowia. Chcesz spotkać się z gośćmi wywiadów na żywo, w realu? To możliwe. Wpadaj na eventy przygód przedsiębiorców. U nas nie ma sztampy i byle jakości. Są za to mega atrakcje, przemyślany networking, ogrom wiedzy i skuteczni przedsiębiorcy. Wejdź na stronę przygody.tv/kalendarium i sprawdź, gdzie wylądujemy następnym razem. Idąc dalej, dlaczego twoim zdaniem, patrząc przez pryzmat niektórych komentarzy, ludziom medycyna alternatywna kojarzy się z taką, nazwijmy to, lekkomyślnością, nieodpowiedzialnością? Wiesz co, myślę, że to wynika trochę z niewiedzy, dlatego że nasze zdrowie jest tak ważnym elementem dla wielu, że uważa to, że dobrze się czuje mentalnie, mam wrażenie przynajmniej tak, zostawiając temat naszego zdrowia w rękach ludzi, którzy są odpowiedzialni teoretycznie za nasze zdrowie. Czyli ludzi, którzy ukończyli studia medyczne. Jest to po prostu bardzo wygodne, natomiast myślę, że 90% osób kompletnie się nie chce edukować w tym temacie, przynajmniej do czasu, póki nie zawiodą się na tradycyjnym systemie opieki zdrowotnej. Także myślę, że wynika to głównie z braku wiedzy. To jest tak samo na rynku finansowym. Jeżeli weźmiesz osobę, której powiesz, słuchaj, dobrze jest w tym momencie trzymać oszczędności, przynajmniej część z nich w złocie, to ci stwierdzi nie, bo złoto to jest takie zmienne, może potanieć. Jak będziesz miał panikę na rynku krypto i będę znowu wracał na ten rynek, to weźmiesz znowu osobę, która nie ma pojęcia i powiesz jej kup krypto. Ona stwierdzi nie, bo na krypto to wszystko traci. Albo kup tanie akcje, nie, bo przecież one to tylko tanieją. Także wiele osób woli taką bierną postawę, ja już wolę tracić i nic nie robić, bądź na rynku zdrowia. Co ja się będę tym interesował, nie jestem lekarzem, to zostawię to lekarzom. To jest problem tego, że Polacy tak mało czytają. Przeciętna osoba, nie wiem w Polsce, czy tak po uśrednieniu czyta jedną książkę. Przepraszam, mi się to w głowie nie mieści. Nie? Po prostu no, ja staram się, jak tak można? 30, może 40 rocznie. Dzięki czemu czytasz coś raz, nawet jeżeli jesteś totalnym niedowiarkiem. Później czytasz drugą, trzecią, piątą, dziesiątą i później ci się wszystko układa w jedną całość. Ale do tego trzeba niestety troszkę wysiłku. No i to teraz jakby... Znając te zasady nawet z tych książek, bo przecież dzisiaj w dobie internetu, w dobie tak powszechnych książek z tego świata, ta wiedza jest na wyciągnięcie ręki. I tu nie mówię o rak to wyrok. Są tysiące różnych genialnych pozycji. Więc jeżeli czytasz, to ci się ułoży w głowie, znasz zasady, na których opiera się twój organizm, wiesz, czego on potrzebuje, to często jesteś w stanie doprowadzić do takiej sytuacji, która jest głównym filarem medycyny chińskiej. Utrzymuj swoje ciało w zdrowiu, a lekarz nie będzie ci potrzebny. W sporej części przypadków, nie zawsze. Ale jeżeli dbasz o swój organizm, to bardzo często lekarz, często, nie zawsze, jest ci zbędny, dlatego że nasz organizm ma ogromne możliwości przywracania równowagi i samoleczenia. No tylko niestety, za ignorancja i lenistwo robi swoje. To a propos lenistwa, czy istnieje jakiś prosty zestaw reguł, podpowiedzi, sposobów, a propos tego, żeby możliwie jak najprościej i szybko zadbać o zdrowie? Nie mam. Wiesz co, on tu nie ma nigdzie drogi na skrót. To tak jakbyś mnie spytał, czy jest jakiś prosty
sposób na to, żeby zbudować firmę generującą ci ogromne zyski, albo żeby skutecznie w długim terminie pomnażać swoje oszczędności. Nie ma drogi na skróty. To wszystko wymaga edukacji, no ale no trzeba zrozumieć kilka podstawowych rzeczy. Na nasze zdrowie ma wpływ ogromna ilość czynników. Nie jeden, nie dwa, dziesiątki, jak nie setki. To zaczyna się już od naszych rodziców, przed naszym urodzeniem, od tego, w jaki sposób oni przygotowują się do ciąży. Niestety, z każdym rokiem mamy coraz więcej małych dzieci, rok, dwa, trzy, które mają nowotwory. Kiedyś tego nie było. Skąd się to bierze? Ano z tego, że rodzice mają, zwłaszcza matka, tak ogromny syf w organizmie, że organizm traktuje ciążę jako możliwość pozbycia się części toksyn. I niestety one ładowane są w to biedne dziecko, które później bardzo szybko nam zaczyna chorować. Okres niemowlęcy, spokój, uczucie bycia kochanym i bliskość jest dużo ważniejszy niż pokarm. Pokarm oczywiście ma duże znaczenie, ale dla niemowlaków bliskość jest ważniejsza niż pokarm. Nie będę przywoływał jednych badań, bo one były niesamowicie bardzo rygorystyczne, ale jak ktoś pogugluje, co jest ważniejsze dla niemowlaka, bliskość, czyli nasza energia, bo my jesteśmy generatorami energii poprzez mitochondria, czy pokarm, no to dojdzie do, znajdzie takie przerażające badania. Mamy sen odpowiedni. Wiele osób pracuje ciężko, bo uważa, że to dobrze, że jeżeli będzie spał 5-6 godzin, to super, bo dzięki temu więcej zarobi i tak dalej. Sen jest niesamowicie ważny. My podczas snu się regenerujemy. Odbudowuje się nasz cały organizm. Resetuje się nasz układ odpornościowy. Ruch jest niesamowicie ważny. A my od lat jesteśmy jako społeczeństwo coraz bardziej społeczeństwem siedzącym. Teraz się na szczęście to zmienia. Ale ruszając się, stymulujemy nasze krążenie, pracę naszych płuc. Cały system hormonalny, który steruje naszym organizmem, jest niesamowicie ważny, a niestety bez niektórych pierwiastków on nie może dobrze funkcjonować. pH, z którego się wiele ignorantów śmieje. My musimy mieć odpowiednio zakwaszony organizm, przepraszam, żołądek, żeby strawić wszystkie pokarmy, które tam ładujemy i ewentualnie rozłożyć na czynniki pierwsze odpowiednią ilość toksyn, która się razem z nimi często dostaje i odpowiednią pH organizmu. To wszystko jest zależne od jakości jedzenia oraz od ilości, bo jeżeli za dużo jemy, wpadamy w otyłość, no i później to już aktywujemy cały kolejny łańcuszek do ściągania nas w dół. Dzisiaj mamy mnóstwo alergii, tylko ludzie się nie zastanawiają w sporej przyczynie, skąd się one wzięły. Co wyeliminować z naszego organizmu, żeby te alergie się nie pojawiały? No lepiej wziąć zyrtek, a ci, którzy się wysilą jakoś, no chodzą do różnego rodzaju alergologów, szukają przyczyny latami, no i często nic z tego nie wychodzi, no bo łatwiej zmaskować przestrzeń. Jeżeli zadbamy o cały nasz układ odpornościowy, żeby on był silny, żeby był wydolny, to taki COVID dla większości przypadków nie jest problemem. A nawet jeżeli jest, to mamy przecież po pierwsze układ odpornościowy, a druga rzecz to jeżeli mamy sprawny układ eliminacji toksyn, to nawet taka hydrosana nie będzie potrzebna. Jeżeli mamy odpowiednio działające jelita, które pozwalają wywalić cały syf z organizmu, a jednocześnie czyste kosmyki jelitowe, które wchłaniają wszystkie elementy spożywienia, które są nam potrzebne. Jeżeli mamy dobrze funkcjonujące nerki, czyli nie jesteśmy zestresowani, jeżeli mamy dobrze funkcjonującą wątrobę, której nie zarżnęliśmy przez lata alkoholem, to jesteśmy po prostu zdrowi. Ale sam zobacz, ile tutaj jest elementów, które ci wymieniłem. A to jest i tak taka duża droga na skróty. Podejrzewam, że to może generalnie wiele osób przytłoczyć, ale z drugiej strony jest tak, jak mówisz, ja absolutnie się pod tym podpisuję, że nie jesteś w stanie w tak złożonym organizmie, w takim, jakby nie patrzeć, arcydziele genetycznym, mieć jakiegoś jednego czy dwóch prostych rozwiązań, tylko musisz zawsze patrzeć holistycznie. Ale żeby nie było tylko i wyłącznie tak kolorowo, bo często jest tak, że ludzie, żeby uzasadnić swoje wybory, powołują się na tak zwane dowody anegdotyczne. Przykład Warren Buffett, który otwarcie mówi o tym, że je fast foody. Przykład Donald Trump, który też otwarcie mówi, że je fast foody. Podejrzewam, że gdybyśmy znaleźli więcej takich osób, to zawsze można się tym zasłonić, tak? Albo że Michael Jordan niejednokrotnie był widziany paląc cygaro, gdzie wiemy, jak cygaro jest jakby intensywne pod kątem zawartości różnych substancji. Tutaj nie chcę wchodzić w szczegóły, bo za chwilę
ktoś mi powie, że nie mam o tym pojęcia. Chodzi tylko po prostu o dowody anegdotyczne, że znani, sławni robią pewne rzeczy, a pomimo tego i tak długo żyją i są we względnie dobrej formie i tak dalej. Jakbyś się odniósł do tego? Może pytaniem. Jaka jest najbardziej popularna potrawa bądź posiłek w Stanach Zjednoczonych? Hamburger? No właśnie. Więc Trump, jedząc hamburgera, utożsamia się z całym społeczeństwem. Kim jest Trump? Jest politykiem, oprócz tego, że jest zgrabnym przedsiębiorcą. W Stanach jest oczywiście kultura jedzenia hamburgerów, ale to, że jedzą je ludzie warci miliardy bądź biliony w niektórych przypadkach, nie znaczy, że jedzą je w McDonaldzie. Wyobrażasz sobie tak znanego człowieka jak Buffett, że on idzie do McDonalda? Przecież zaraz zostanie otoczony tłumem i więcej tam nie wróci. Więc jeżeli Buffett rzeczywiście je codziennie McDonald's, nie twierdzę, że kłamie, to nie jest McDonald's, tylko to są hamburgery z odpowiedniej wołowiny, najprawdopodobniej Kobe. Bułka z pszenicy, nie z pszenicy, z zboża, które nie zostało genetycznie zmodyfikowane. Ketchup, którego nie faszerowałeś syropem glukozowo-fruktozowym, tylko jest naturalny. Czy popija kolę? Bardzo możliwe. Kola ma akurat bardzo niskie pH, więc dla osób z problemami żołądkowymi często może być czynnikiem, który zwiększa zakwaszenie pod warunkiem, że jej nie wypijesz pół litra. Ale to jest raptem jeden czynnik. Buffett bądź Trump, zobacz, na jakim oni są poziomie. Oni mogą mieć dostęp dzisiaj, mogą. Z 99% prawdopodobieństwem mogę powiedzieć, że i Buffett, i Trump korzysta z medycyny, o której my się dowiemy za 20 czy 25 lat. Jak to jest, że przykładowo królowa angielska ma 90 kilka lat i dobrze funkcjonuje? Henry Kissinger, chyba z 97 już dzisiaj i ma sprawny umysł i ciało. David Rockefeller umarł po 7 transplantacjach serca, ale umysł i resztę organizmu miał prawie sprawne do końca. Przecież ci ludzie nie chorują na nowotwory. Bo po pierwsze mają dostęp do medycyny wyprzedzającej to, co my widzimy, co najmniej o 20 czy 25 lat, może 50 nawet. Po drugie, nawet jeżeli na pokaz czasami jedzą świństwa w jakiś sposób, żeby się utożsamiać ze społeczeństwem, w którym żyją, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby kolejnego dnia zaaplikowali sobie dożylnie odpowiednią ilość witamin, mikroelementów, sprawdzili, czy mają odpowiednie pH organizmu i zastosowali techniki, do których ja mam dostęp. Przecież ja też mam czasem ochotę na zjedzenie świństwa. To jest coś całkowicie normalnego. Staram się jeść bardzo dobrze, ale raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie, czy czasami trochę częściej, po prostu idę sobie zjeść jakąś pizzę, hamburgera. Na kole rzeczywiście skusiłem się ze 3 tygodnie temu. Wcześniej nie piłem jej chyba z 1,5 roku, może 2 lata, ale miałem wyjątkową ochotę. Wypiłem ją sobie super. Wiedziałem, że nie jest zbyt dobra dla mojego organizmu, więc coś mnie podkusiło, żeby zrobić miks soku z czarnych winogron, ogromna ilość cytryny, odrobinka miodu i wody gazowanej. I smak okazało się, że jest niemalże identyczny. I po prostu mam dzisiaj jakiś substytut, bo nie chcę się tym faszerować. Ale wracając jeszcze do Jordana i do pozostałych dwóch osób. W amerykańskiej kulturze jest właśnie zakorzenione jedzenie hamburgerów, fast foodów. I zobacz, jak to społeczeństwo wygląda. Dramatycznie. Mamy do czynienia z wysoko rozwiniętym krajem, relatywnie bogatym krajem, globalnym mocarstwem, które wydaje najwięcej w przeliczeniu PKB na zdrowie. Jest to chyba już w tym momencie z 18%. To oznacza, że ci ludzie non-stop chodzą do lekarza. Amerykanie są najbardziej otyłym społeczeństwem i społeczeństwem, w którym mamy największy odsetek społeczeństwa z chorobami serca, z cukrzycą. 10 lat temu chyba tylko 1/3 szesnastolatków miała wczesną cukrzycę. Dzisiaj jest to już połowa. I to jest właśnie efekt
picia ogromnej ilości coli i napojów słodzących. Przecież w szklance coli jest 7 łyżeczek cukru, bądź w tej zero sugar jest ogromna ilość aspartamu czy innych tam dziadowskich słodzików, które, jak dowiodły twarde badania, wywołują objawy neurologiczne przypominające stwardnienie rozsiane. I to jest właśnie efekt tej śmieciowej diety. Mało warzyw, mało dobrej jakości ryb czy mięsa, powtarzam, dobrej jakości, nie mówię o głównie nafaszerowanej antybiotykami czy hormonami wzrostu, żeby to było tańsze i szybciej rosło. Ogromna ilość jedzenia, które zostało napromieniowane i całkowicie wyjałowione w kuchence mikrofalowej bądź płycie indukcyjnej. No i efekt tego jest, jaki jest. A nie masz takiego wrażenia, że nawiązując do tego, co powiedziałeś wcześniej, znaczy boję się trochę tych słów, które teraz wypowiem, ale trudno, zaryzykujmy. Przecież już ty nie pytałeś o moją czarną stronę, więc... Ryzykowałem już bardziej. Nie masz takiego wrażenia, że właśnie branża spożywcza jest trochę obliczona na to, co mówiłeś wcześniej a propos tego, że otyłym, słabym, schorowanym społeczeństwem steruje się łatwiej? Oczywiście, że tak. Poszedłbym dwa kroki dalej. W 2011 roku, 11-12, badacze z Uniwersytetu w Zurichu przebadali 65 tysięcy globalnych firm, tych największych. Zbadali 17 tysięcy powiązań między nimi na poziomie kapitału bądź zarządzania. Zarząd, rada nadzorcza, właściciele, główni i tak dalej. Doszli do wniosków, że wszystkie największe korporacje są powiązane ze sobą kapitałowo. I to już nie mówię na takim poziomie jak PepsiCo z Coca-Colą, które niby konkurują, a tak naprawdę dzielą się tym rynkiem, bo mają bardzo zbliżonych akcjonariuszy. Mówię o powiązaniach na poziomie przemysł medyczny i produkcja na przykład jedzenia. Czyli jedzeniem przygotowujemy sobie klientów dla naszych kolejnych firm. Na szczycie samych jest 17 koncernów finansowych. I one tak, to jest dokładnie to, co powiedziałeś. One są po pierwsze powiązane ze sobą, więc jedząc śmieciowe jedzenie, od razu stajemy się niestety, ale i klientami dla koncernów farmaceutycznych. I to ma jeszcze podwójne dno, dlatego że jak przyjrzysz się osobom, które są naprawdę na szczycie globalnych instytucji, no to oni od lat nawołują do tego, żebyśmy robili wszystko, co jesteśmy w stanie, żeby spowolnić przyrost populacji. W latach 70., kiedy były nas 3 miliardy osób, zostało wdrożone kilka większych projektów globalnie, czego efektem jest dzisiejsze strasznie schorowane społeczeństwo. Jeżeli masz przykładowo dwie osoby chore w organizmie albo takie, no, którym ten organizm po prostu szwankuje, mają jedno dziecko, no co, zdecydują się na drugie, trzecie, czwarte, jest mało prawdopodobne. Dlatego jest to schorowane społeczeństwo sprawia, że na Ziemi jest nas po prostu, przyrasta nas mniej bądź w mniejszym tempie. Jak ktoś chce ten temat zgłębić, oczywiście są świetne książki, perfekcyjnie to opisuje, razem z konkretnymi dokumentami na poziomie Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej, konkretne regulacje, które są wyrażane. Ale wystarczy się wysilić i poszukać. Także niestety, ale podpisuję się obiema rękoma pod tym, co powiedziałaś. Tym sposobem dotarliśmy do końca, już tak naprawdę do końca tego odcinka, więc... Żadnych dogrywek więcej? Nie wiem, znaczy zobaczymy, co nam się urodzi. Nie, myślę, że już wystarczyło, rozgadaliśmy się za bardzo. Czarku, dziękuję Ci za ogrom ciekawych informacji, a Was, drodzy widzowie i słuchacze, zachęcam do zgłębiania tej tematyki, bo kto wie, być może to pomoże Wam oraz Waszym bliskim. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć. Dzięki, Adrian, do zobaczenia. Jeżeli interesuje Was temat zdrowia, to już teraz zapraszam Was na nasz nowy kanał Inna Medycyna, na którym znajdziecie mnóstwo informacji, które pozwolą Wam cieszyć się dobrym zdrowiem.